przechodzimy do kolejnego punktu, punktu F, w sprawie opinii rozbudowy Tacera. Bardzo bym poprosił. Można tą rozbudową z Tatera wraz z przebudową na drogę na drugą wraz z przebudową stroną z nachodzący, tak? Jak jest pozostawą rozbudową ulicy Stadlera wraz z przebudową na drugą w związku z drugą stroną ulicy na pozówce, tak? Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Rozbudowa odcinka zjazdowego ulicy Stadlera to prawie przedmiotowość istniejącej drogi z zakresu sprawą komunikacji. A przypomina ulica Stadlera. To samo skarży miejskiej popryszało i jak się ma. Chodzi o początek tej ulicy, w związku z tym, że tutaj więc przypomniała się Machą? Tak. Poszerzałem tę ulicę. Zauważyłem na konieczność zrobienia wjazdu na bezwzględu za ten obiekt, który w tej chwili był apteką i będzie przeszukany. A to jest ulica z kostki obecna. Tak. To jest tak zostawiam. Tak, tak. Proszę bardzo, pan. To jest związane z budową tego obiektu, który opiniowaliśmy negatywnie przejęcie tych działek tak, na taki. Tak. A czy te działki nie są stale? Nie. Ja to uważam, że działki z takiego nie zostało pozostawione. Pozostawione bez pozytywnej opinii tam, gdzie dalej ziemia, taki jest ten inwestor wystąpił. To pomysł budowy tam bardzo. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? To będziemy na tydzień, prawda? Tak, tak. To czy będzie to z lidem? Gdyby to było z lidem robione, przypuszczam, że inwestor nie występowałby do nas na opinię, bo nie musiałby tego. Znaczy to na spotkaniu na komisji była powiedziane. Była mapa i był wpis z lidem. Tak? Ale nie musimy, że z lidem, bo pamiętasz, że do inwestora znowu będzie ta sama historia, co tutaj. Czy to będzie z lidem, tego tam nie wiem. Sugerowali taką możliwość. Natomiast ja przypuszczam, że oni dlatego tego możliwość sugerować, nie przeszło. Nie mam powiedzieć, jeżeli jest nasza opinia, to by była pozytywna, no to... Ale co tamtego lida między ciągle tam wcisnęli? Czy co wybudowaliby stale budynek? Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Tam zrobić. Nie widzę wam, jaka opinia mieszkańców Kozówka jest w tej sprawie. Widzicie co to na tym Kozówku? Wobec powyższego, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 6 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały.